znanych goblotach wywieszonych. Więc to też nie jest tak. Jeszcze raz powtarzam, ja jestem temu, raczej ja uważam, że tak być powinno, natomiast no, każdy jest inny i jak widać, nie zawsze jest tak, ja nie odnoszę tego indywidualnie ani do niego, ani do każdego innego, że to jest policjant, że tak powiem, z powołania, tak jak kiedyś nauczyciel z powołania. No, czasem jest tak, że to jest to wybór na zasadzie takiej, no, że nie mam nic innego, no to akurat idę do policji, tak? I niekoniecznie ja żyję tym 24 godziny na dobę, bo rzeczywiście oddanie tego numeru to jest spowodowanie tego, że o każdej porze dnia i nocy, jak mieszkańcy czują taką potrzebę, to dzwonią. Tak? Niezależnie od tego, czy ta osoba jest akurat na urlopie, czy nie, czy na dyżurze, czy nie. Więc rzeczywiście... Tak, ale telefon można wyłączyć, tylko tu chodziło bardziej o wizerunek, tak? No, tak, tak, tak. Panie burmistrze, pytanie... Tylko w kwestii bezpieczeństwa, wiem, że bliżej jednak społeczeństwa są nasi strażnicy miejscy niż ci... To oni się tak często nie zmieniają, panie Jacku. Właśnie dlatego miałem okazję spotykać się, już mam to przyjemność spotykać się z nimi co miesiąc, widzę zaangażowanie tych ludzi w sprawy... Ale oni mnie podlegają, więc jakby tego nie realizowali, to... No, ale może niepopularne znaczy nie tezy... Dla strażnika nie jest awansem pójście do policji, nie no. Dlaczego mają zmieniać? No mamy określoną ilość strażników, każdy ma, jeszcze nie każdy, część z nich ma przypisane dzielnice dane i tu nie ma co awansować, czy nie, oni awanse mają. Awanse właściwie mają prawie, że już maksymalne, bo akurat staże mają bardzo długi w większości i tu już za bardzo ich awansować nie mogę. Natomiast rzeczywiście znają doskonale swoje środowiska i korzystamy z tego. I może się narażę komuś, ale wydaje mi się, że mimo wszystko powinniśmy zwiększać liczebność straży miejskich. Zależy, jakie straże będą miały zadania, bo była zmiana ustawy o strażach gminnych, miała być, idąca w kierunku zwiększenia ich uprawnień, a jak wiemy, ostatnio zostały one mocno zmniejszone, więc ja też jako szef tej instytucji, tej jednostki, no muszę patrzeć, jakie są możliwości, jakie zadania możemy realizować i ile to kosztuje. Przepraszam, nie zawsze ten złoty środek gdzieś muszę znaleźć, bo tak jak kilka straży gminnych w Polsce narobiło krzywdy temu rodzajowi służby mundurowej, no, że wspomnę tylko o Białymborze czy Człuchowie, które no, pół budżetu miały z fotoradaru, tak wiemy doskonale, że u nas tego narzędzia nie nadużywaliśmy i służyło ono poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców tylko i wyłącznie, a nie nabijaniu kasy. Ale niestety narzędzie nam zabrano. Ubolewam bardzo, bo dzisiaj chociażby sprawa Ogunina i na przykład i te zmiany organizacji ruchu, gdybyśmy mieli możliwość stawienia tam naszego urządzenia, to byśmy sobie go wykorzystali, a nie mamy. Miało być zwiększenie uprawnień właśnie do kontrolowania pojazdów w ruchu, zatrzymywania pojazdów w ruchu. Nie mamy, więc są pewne elementy, których realizować nie możemy, więc okej. Ale monitoring jest doskonałym narzędziem, które jest na dzisiaj naszym największym sprzymierzeńcem i w tym kierunku na pewno będziemy zmierzali. A czy ilościowo, czy nie, bo tam już struktura oczywiście ilościowo nam wzrasta, tylko tyle, że ta część jest niemodulowa. Pracownicy, którzy obsługują monitoring, to nie są pracownicy modulowi. Jak może zdarzyć zatrzymać policjanta i policjanta? Nie może. A dlaczego policjanta? Kogokolwiek. Droga pani, nie może strażnik, poza jednym wyjątkiem, gdzie jest znak zakazu ruchu i ktoś go złamie i wjedzie na taką ulicę, to poza tym jednym przypadkiem strażnik miejski nie może zatrzymać pojazdu w ruchu. Czy to jest radiowóz, czy to jest zwykła osoba fizyczna? Czy my w naszym mieście tego problemu nie mamy? Takie, ja pamiętam tą sytuację, gdzie policjanci chcieli udowodnić strażnikom, że oni nic nie znaczą i była taka przepychanka między jedną służbą a drugą. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo dobrą koegzystencję i współpracę między obiema służbami. Wymieniamy się informacjami, korzystamy, mamy wspólne patrole, więc to już nie jest tak, że ty strażnik, to ty jesteś tam do pilnowania źle zaparkowanych samochodów i odczep się od naszej pracy. Nasi strażnicy mają efekty także w wyłapywaniu i wykroczeń, nie tylko wykroczeń, ale także przestępstw czasem. Ja chciałam zapytać o problem oświaty w kontekście zbliżającej się reformy oświatowej. To do rana będziemy siedzieli. Ale nie, czy znane są plany miasta generalnie? A czy znane są plany państwa?
Od tego trzeba zacząć. To jest likwidacja, więc w kontekście... Na pewno? A jest pani pewna? Myślę, że 90%... No ale ja nie mogę myśleć, ja muszę wiedzieć. Ja muszę mieć ustawę, muszę mieć akty wykonawcze, a na razie moi pracownicy, pani naczelnik Wydziału Edukacji, pani dyrektor gimnazjum, bo reszta to są zespoły, gimnazjum numer jeden, byli na spotkaniach kilku i przywiozły na razie z dokumentów jeden dokument informujący o korupcji w polityce, sygnowany przez CBA. Więc, bo jeszcze nie ma. Jak będą akty, to będziemy wiedzieli. Wojewoda nas zaprosi na spotkanie, czy też kuratorium poinformuje nas o tym, jakie są rozwiązania prawne, bo dzisiaj to gdybamy, tak? Jak dokument prawny będzie podjęty przez parlament, to wtedy zostaniemy poinformowani. My dzisiaj się możemy przymierzać. To, co ja powiem, to będzie gdybanie, tak? I wróżenie troszkę z fusów. No, oczywiście wiemy, bo przepraszam, że ja nie demonizuję, panie Boże, ja mówię o tym, że my zawsze musimy się dostosować. Będzie ustawa, będziemy ją realizowali. Ja jestem legalistą, ja nie dyskutuję z prawem. Dora lex sed lex. W związku z tym, jeśli ono będzie, to ja będę go realizował. I już jesteśmy pewnie wstępnie przygotowani, ale ja dzisiaj to powiem, a potem się okaże, że jest inaczej, bo na etapie ostatniej poprawki, nie wiem, Senat wniesie jakąś drobną poprawkę, która będzie miała na przykład ogromny wpływ na to, czy będziemy mieli jedną szkołę w dwóch budynkach, czy będziemy mieli dwie odrębne szkoły z dwoma obwodami szkolnymi. No właśnie to chciałam zapytać. Ale ja tego nie wiem. Czy można opatrywać szansę w tym, że jednak dwie szkoły podstawowe w mieście by funkcjonowały? Ale my mamy dwa obiekty. Jeśli nie będzie gimnazjów, to docelowo nauka będzie się odbywała i w szkole na chemików, i w szkole na Słowackiego. W związku z tym... Czyli to byłaby kontynuacja, tak? No ale przecież budynku nie zamkniemy. No ale można coś z nim zrobić, to znaczy... Co najwyżej, ja powiem tak, z tego punktu widzenia, jeśli chodzi o tą reformę, ja zawsze szukam pozytywów. Optymiści podobno żyją dłużej. W związku z czym w naszym cyklu edukacyjnym zamiast 9 będzie 8 roczników. Czyli pomysły, że trzeba piątkę rozbudowywać, nie będzie trzeba. Zmieścimy, bo będziemy mieli. Będziemy mieli. Niezależnie gdzie te dzieci będą. Czy abstrahując, powiedzmy, 5 roczników będzie w piątce, 3 roczniki w gimnazjum na Leczysu, 15 oddziałów, tam na 5 oddziałów odejdzie w nauce chemików. W związku z tym będzie różnik. Także ja się z tego. Można być z tego jednego elementu na pewno cieszę. Ja wolę, żebyśmy dużych zmian, szczególnie dla najmłodszych, nie robili. I to będzie punktem naszym wyjścia. Tak? Nie chcemy zwalniać ludzi, nie chcemy robić zbyt dużych problemów, zarówno pracownikom oświaty, bo tak nam się udawało do tej pory z wszystkimi reformami, jak również nie chcemy szczególnie najmłodszym dzieciom robić wielkich zmian. Co mamy nagle rozbijać klasy, bo ktoś jest z Mazowieckiej, a w jego klasie kolega czy koleżanka jest z chemików? No, pewnie nie, więc tym się będziemy kierowali. Jak pani sobie wyciągnie wnioski z tego, co powiedziałem, to pani się domyśli pewnie, co chcemy zrobić. Ale mówię, zrobimy, jak będzie ustawa i będą akty wykonawcze. A ja chciałam zapytać pana, tak, burmistrza, panie burmistrzu. Od 3 lat zabrał na pan odnóż sportowy. Ja wiem, o czym mówimy. W imieniu wszystkich mieszkańców proszę o przywrócenie tego pomnika. Temat jest znany. Wycięliśmy już to drzewo, które tam blokowało, te drzewa, które blokowały przejście, zostały usunięte, natomiast ze względu bezpieczeństwa na razie ta rzecz nie może być zrobiona. Jest udrożniona droga, to jest ciąg pieszo jezdny tak naprawdę w tej chwili. Z naczelnikiem tabeckim tym tematem się zajmujemy i jak będzie to możliwe do zrealizowania, bo to nie jest kwestia finansowa w tym przypadku, to jest kwestia bezpieczeństwa osób, które będą tam się poruszały. Obiekt musi być zabezpieczony. Ten obiekt stanowi sam sobie zagrożenie. Jak przesuniemy płot i odsłonimy ten obiekt, no to będzie zagrożenie dla ludzi, którzy tam będą chodzili. Ja mówię o budowie, ja mówię o tej placu budowy, który jest no, niezabezpieczony. Oni weszli bez prawa. Wiemy doskonale o tym, przecież dlatego to po drugiej stronie, kto? No ci, co wykopali tą dziurę. No ale ich nie ma. Nie ma? Ich nie ma. Ta firma dwa razy już została sprzedawana. Batonika z firmy się starali. Dobrze, no ale przepraszam, ja nie jestem prokuraturą, nie jestem sądem. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, to jest ta instytucja, która powinna wyegzekwować zabezpieczenie od właściciela, bo jest. My im wskazaliśmy, kto jest właścicielem, bo taką informację uzyskaliśmy. Akt notarialny przychodzi do nas do wiadomości, więc wiemy, kto jest właścicielem, tak mi się wydaje, że wiemy na dzisiaj, kto jest właścicielem tej budowy, nazwijmy tej budowy,
trwającej tego placu budowy i w związku z tym powiatowy inspektor powinien od nich wymóc zabezpieczenie tego, tego obszaru. To jest zadanie tej instytucji. To nie wie, co nadzór budowlany robi. Dlaczego oni no, nie też się to sam, też tego samego, to samo pytanie mogę zadać i zadajemy to pytanie pani Matuszewskiej. I jeszcze ona funkcjonuje? No. Cały czas funkcjonuje oczywiście. Jest to instytucja państwowa, bo to z nazwy jest powiatowa, tu nie ma podległości pod starostę. Jest to instytucja państwowa, podlega pod wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. A który oznaczamy dalej za takie są urodzone. Ja w paru innych sytuacjach również do pani inspektor pisze pisma, bo mamy kilka innych obiektów, które powinny być rozebrane, a nie można ustalić właściciela, w związku z tym inspektor nadzoru budowlanego rozbiórki zastępczej nie wykona, bo nie ma z kogo pieniędzy ściągnąć. Takich problemów, to nie jest jedyny problem. Budynek z planem akurat w tym przypadku, ale nie jest zakończony. Budynek z planem, tylko nie, na terenie tej grupy nie jest z planem. Ja ten projekt przeglądałam od A do Z. Znaczy, pani mówi o terenie zajętym, zajętym terenie miejskim. Obrębie, na którym budynek stoi. No w części jednej tak, zgodzę się. Zgodzę się, natomiast pozwolenie na budowę na ten obiekt było dobrze, ale przepraszam. Okej. To jest jedna sprawa. A jeszcze jedną sprawę to jeszcze mi bardzo prosiła tą drogę półkilometrową, co dzieci chodzą z liceum i z piątki do szkoły. Takie było to po to, jak wyszła, że dzieci nie mamy jak przyjść. Naprawdę tam 5-4 lica przyjdzie, to sfotografuje. Mówimy o ulicy Maturzystów oczywiście, która na odcinku naszym, na odcinku do szkoły piątki jest chodnikiem. Natomiast no, wzdłuż liceum teraz został płot przesunięty, bo powiat budował boisko, przesunął płot, zostały wycięte, usunięte drzewa, które tam się znajdowały. Myślę, że ten teren będzie przedmiotem porządkowania, no bo płot został usunięty. My mamy to, nie pamiętam, czy już wykorkowaliśmy, bo umowa jest, nie wiem, czy już zostały te karty usunięte. One będą usunięte przez nas, bo tak się z powiatem mówiliśmy, że to my usuniemy. Notabecki obiecał powiatowi, więc już nie będę do tego zmieniał, więc my pewnie te karty usuniemy. Mimo, że nie my wycinaliśmy te drzewa. Natomiast no, ta droga, mówi pani o tym ostatnim odcinku, rozumiem, ten gruntowy. No nie, no tyle to tam nie ma, ale okej. No może mniej nawet. Wzdłuż naszego osiedla. Tak, Pokowskie, szkoda. Została zrobiona droga, została ona utwardzona. Ją mam, to 40 już takie ją wyleżą. Nie, ja mówię o tej nowej. Ja mówię o tej nowej wzdłuż, tak, wzdłuż stadionu. Ona jest, ta droga wynika z planu miejscowego, dlatego ona została utwardzona. Tam mieszkańcy pobudowali się już, więc trzeba było też im przynajmniej na razie prowizorycznie utwardzić dojazd do posesji. Natomiast tu to wymaga inwestycji już. No ale są ramy inwestycje, to wydaje mi się, że to jest inwestycja. No dobrze, zanotowaliśmy. Czy ja jeszcze mogę? Ja chciałam zapytać. Jestem dla Państwa, spokojnie. Chciałam zapytać o trzy rzeczy. Pierwsza to jest taka, czy w internecie możemy sprawdzić, gdzie są punkty monitorowania miasta? Gdzie są kamery monitoringu? Tak, gdzie są założone. Pani co? Pewnie nie. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że czasem się stawia atrapy. I jak komuś da się informację, gdzie są kamery, a gdzie są atrapy, no to tak byśmy już z tej prewencji, tam gdzie są atrapy, zrezygnowali. Ja pytam, bo uczę w szkole i zdarzają się sytuacje między młodzieżą poza szkołą. Ale to można wystąpić w naszej Straży Miejskiej, można zadzwonić, czy to miejsce jest objęte monitoringiem, czy... Ja korzystałem z tego wielokrotnie, bo czasem są jakieś zdarzenia, ktoś do mnie dzwoni i po prostu dzwonię do komendanta straży, czy do dyżurnego, żeby sprawdził, czy jest objęte akurat kamerą. Też czasem jest tak, że jest objęte kamerą, a kamera ma ruch. Ona nie ma 360 stopni, nie widzi dookoła, czyli jak jest kamera w ruchu, a ona na noc jest ustawiona na ruch, no to nieraz jest tak, że czasowo tylko widać, tak? Jak może być tak pechowo, że w danym momencie była obrócona w lewo, a nie w prawo, a coś miało miejsce w miejscu, gdzie i przez taki moment, że nie zostało zanotowane. Ale generalnie, jeśli coś się wydarzy i ma pani taką potrzebę w okolicy szkoły, no to myślę, że nie ma problemu, żeby się dowiedzieć. No ale oczywiście przez dyrektora szkoły, tak to rozumiem, tak? Nie, dlaczego? Nauczyciel też może zwrócić się z taką prośbą, na przykład. No, jest pani mieszkańcem miasta, więc tu pani może się zwrócić. Oczywiście danych, jest ustawa o ochronie danych osobowych i inne akty prawne, które pewnych rzeczy zabraniają, ale natomiast czy dane wydarzenie zostało zarejestrowane, jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia,
no to oczywiście taki materiał może być użyty do takiego postępowania. Dobrze, dziękuję. Druga rzecz to jest, chciałam zapytać, jak się ostatnio układa współpraca Urzędu Miasta z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania? Że ja nie jestem jakąś tam wielką pedantką, ale w tym roku przyznam się, że chodziłam często nawet tutaj przy wyjeździe od starostwa po liściach i tak się zastanawiałam, czy są jakieś problemy właśnie we współpracy, bo ślizgaliśmy się na tych liściach i zastanawiałam się, dlaczego w takim reprezentacyjnym miejscu te liście są i one tam długo były, więc no mam takie wątpliwości. Nie współpraca, to jest nasza jednostka organizacyjna, więc że tak powiem jest podległość, dyrektor jest moim pracownikiem, w związku z tym raczej jest ustawianie zadań, zresztą umowę mamy podpisaną z MSZ-em, to rozprzątanie miasta. Akurat o Paderewskiego mówi pani ulicy Powiatowej, natomiast my mamy już umowę z powiatem i to my od tego roku nie tylko zimą, ale także i w sezonie porostu trawy, czyli w sezonie wegetacyjnym też zajmujemy się głównymi ulicami, bo ja chcę, żebyśmy my byli odpowiedzialni za to. Rzeczywiście w tym roku były trochę problemów z personelem. Sporo na zwolnieniach. Mamy część stałych pracowników, część pracowników z Urzędu Pracy w tym roku przez to, że były szczególnie w okresie letnim duże braki personalne. Posiłaliśmy się również osobami z więzienia, które pensjonariuszami więzienia, którzy wychodzili na pracę. Takie właśnie w naszym MZO mieliśmy podpisaną umowę. Pracownicy dojeżdżali, oni głównie zajmowali się właśnie takimi miejscami. To pod koniec wakacji się rozpoczęło i to trochę dało roboty. Oni chętnie wychodzili na wolność. Prawda, to wiąże się z pewnymi kosztami. Musimy przywieźć, odwieźć i nakarmić tak, w czasie, gdy oni dla nas pracują. Natomiast całkiem skutecznie głównie oczyszczany rok.